tvpodkarpacie.pl. Czerwca odbyły się uroczystości 125-lecia istnienia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Sanoku. Obchody rocznicy rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele Przemienienia Pańskiego. Następnie zgromadzeni udali się pod budynek Sanockiego Sokoła. Tam odsłonięcia tablicy poświęconej druhom sokołom dokonała dr Barbara Libura, córka Maksymiliana Słuszkiewicza, burmistrza Sanoka w latach 1937-1939 oraz Bronisław Kielar, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Sanoku. Gromadzimy się przed tablicą upamiętniającą wymienionych już wielokrotnie druhów sokołów. Raz jeszcze wymienię burmistrza Sanoka, Maksymiliana Słuszkiewicza, prezesa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Sanoku, Jerzego Pietrzkiewicza, wiceprezesa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Sanoku, Zygmunta Kuszelnickiego, aby wspominać ich patriotyczną postawę, oddanie idei sokolnictwa, a nade wszystko modlić się o ich wieczne zbawienie. Poświęcenia tablicy dokonali ksiądz prałat Andrzej Skiba, ksiądz prałat Feliks Kwaśny, franciszkanin ojciec Andrzej Deptuch oraz ksiądz Andrzej Szkoła. Dzisiaj zgromadziliśmy najwięcej sztandarów od lat, sztandarów sokolich. I myślę, że będziemy to kontynuować nie tylko w Sanoku, ale w innych miastach. Będziemy się gromadzić. Pod tymi sztandarami będziemy propagować hasła sokole w zdrowym ciele, zdrowy duch, Bóg, honor, ojczyzna. Będziemy walczyć o to, aby hasła patriotyczne były jak najczęściej na ustach młodzieży i dorosłych. Pokaż mnie, co właściwie mnie tu trzyma. Mówisz mi, że nad Polską żarem mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna. I cóż ja odpowiem ci. Szczególnie
tvpodkarpacie.pl